Padło takie zdanie na konferencji prasowej przed meczem Lecha z Pogonią, że Pogoń zdobywa punkty głównie grą defensywną. Ty po obserwacji tego rywala zgadzasz się z taką opinią? Tak, nie da się nie zgodzić, ponieważ wiemy dobrze, że często drużyny, które wygrywają ligę czy są wysoko w lidze, tracą najmniej bramek z pozostałych zespołów, dlatego rzeczywiście Pogoń też chyba wyszła z takiego pomysłu, że przede wszystkim nie tracić bramek, a uda im się zawsze coś strzelić, czy to z kontrataku, czy z szybkiego ataku, i są to mecze, które pokazują, że ta Pogoń potrafi właśnie w taki sposób grać, i no, podtrzymuje to. Nie wiem, kto to powiedział, czy pierwszy trener, czy reszta, natomiast tak, jest to pomysł na grę Pogoni Szczecin na ten moment. Na ile ta Pogoń Szczecin w tym sezonie różni się od drużyny, która biegała po ligowych boiskach w sezonie zeszłym? Ja myślę, że to jest bardzo podobna Pogoń, mimo że się zmienił trener i mimo że parę personaliów gdzieś tam innych na boisku, natomiast jest to zespół, który przede wszystkim bardzo twardo gra, bardzo dobrych zawodników w środku pola ma, plus bardzo dobra dyspozycja czy Dziurciu, czy zawodników z linii obrony pozwala im kontynuować taką myśl, którą myślę trener Michniewicz też zaszczepił, właśnie nie tracić bramek, strzelać bramki ze stałych fragmentów, i to się potwierdza cały czas. Potwierdza się, jakie są w tej chwili najsilniejsze strony Pogoni personalne? Personalnie na pewno klasą samą w sobie jest zawsze Rafał Muraski w tym zespole. Gdzie nie gra Rafał, tam zawsze wiemy, że jest to formacja bardzo silna z Rafałem Muraskim. Bardzo dobrze wyglądają aktualnie skrzydłowi, czy Dziurczy, czy Delew. To są piłkarze, którzy no, nadają tempa tym akcjom ofensywnym, strzelają bramki, asystują, więc to jest ich siła. No i myślę, że ta ostoja Jarek Fojut w linii obrony też powoduje, że ta linia nigdy nie jest rozciągnięta, nigdy nie są rozsypani po boisku, raczej starają się właśnie dzięki tym doświadczonym piłkarzom trzymać to ustawienie, więc tutaj te personalia w każdej formacji są no, dosyć mocne. Inna sprawa, że akurat defensywa Pogoni, tak chwalona zewsząd, osłabiona. No tak, jest to dla nas jakby oczywista sytuacja, kiedy odchodzi wiodąca postać z linii obrony, mam na myśli Czerwińskiego. Rzeczywiście tutaj jest jeden z znaków zapytania, kto zagra. Wiemy dobrze, że może to zagrać Matras, może zagrać Rudol, mamy swoje przemyślenia, zostawimy to do niedzieli. Natomiast rzeczywiście ta formacja gdzieś doznała uszczerbku, tam trener Moskal mówi, że będzie musiał ktoś to miejsce skoczyć, natomiast podtrzymuje to, co też powiedział trener Moskal. Jeden zawodnik odchodzi, wchodzi ktoś w to miejsce, zyskuje uznanie trenera, i czasami jest tak, że ktoś odejdzie, a ten drugi jest jeszcze lepszy niż ten pierwszy, więc tutaj o to bym się raczej nie obawiał. I druga rzecz, wiemy, że Kamil Drygas był kontuzjowany w ostatnim meczu, nie trenuje na pełnych obciążeniach, więc tutaj też może być, że tak powiem, wyrwa w składzie w porównaniu z ostatnim meczem. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.